Uważność! Panie dyrektorze, uczeń Mateusz Zborowski będzie zespół szkół ekonomiczno-technicznych niejakomandantu ziemi lubelskiej gotową do przyjęcia apelu z okazji zakończenia roku szkolnego. Poczet sztandarowy, wystąp! W tym poprawkowym wyciągnie wnioski. Będzie twardszy,
będzie mądrzejszy. Ja rozumiem, że tu przynajmniej na tej sali nie ma takich, którzy nie uzyskali promocji. Wszyscy są promowani, bo z ilości nagród ufundowanych przez Radę Rodziców wypada mi się tylko domyśleć, że 100% młodzieży zespołu szkół to jest ta elita społeczności powiatu lubelskiego. To jest ta elita państwa polskiego. A to jest ta młodzież, z której jesteśmy dumni. I za tą pracę dla zespołu szkół dziękuję młodzieży. Dziękuję gronu pedagogicznemu. Cieszę się, że na naszej uroczystości są dzisiaj pan Leonard Kurle, wicestarosta lubelski. Serdecznie witam. Serdecznie witam wiceprezydenta sekcji polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji i pana Zdzisława Mileckiego. Witam pana Jana Paraniaka, prezesa zarządu rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża. Witam pana Mirosława Polmana, przewodniczącego Rady Rodziców. Szacunek dla sztandaru szkoły, szacunek dla godła, dla
sztandaru państwa będą czymś, co będzie udziałem nas wszystkich. I że tak jak nasi rodzice, dziadkowie bywają tu przecież naszymi gośćmi, kombatanci kubeccy, przenieśli honor przez tyle lat i swój patriotyzm, tak być może nam, nauczycielom, uda się w waszym pokoleniu zasiać ziarno tego patriotyzmu i żeby nie zgubić go, przekazując, przenosząc na następne pokolenie, na swoje dzieci, które przecież nam się w szkole już nam pojawiają. A więc życzę miłych wakacji i nie za lekkiego traktowania poważnych spraw i też nie za poważnego traktowania lekkich spraw. O zabranie głosu poproszę pana Zdzisława Mileckiego. Reprezentuję tak pan dyrektor przedstawił największą organizację na świecie, czyli International Police Association, Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji. Jest to organizacja, która służy współpracy policjantów, milicjantów, policja graniczną wszystkim na całym świecie. Dlaczego tutaj jestem? Tutaj zawsze uczestniczę jako pierwszy zastępca komendanta powiatowej Policji w Lwówku. Współpracowaliśmy z panem dyrektorem ze Szkoły dla Bezpieczeństwa tego środowiska. Ale jako wiceprezydent dostrzegliśmy tutaj zasługi pana dyrektora, który po prostu od ponad 10 lat pomagał, wspomagał współpracy z Policją Międzynarodową. Między innymi znaczy zakładaliśmy koło międzynarodowe, które nie było znane w ogóle w Lwowie. Ponadto współpraca z nawiązaniem współpracy z Policją Francuską w miejscowości Valls. Ponadto pan dyrektor utożsamia się cały czas z dewizą naszego stowarzenia, które w języku esperanto brzmi Servo Paramiteco, czyli służyć poprzez przyjaźń. Właśnie służymy poprzez przyjaźń wobec siebie, wobec wszystkich, wobec środowiska. Zarząd krajowy wcześniej honorował dyplomami pana dyrektora, teraz otrzymuje najwyższe odznaczenie, tytuł honorowy naszego stowarzenia międzynarodowego. Jest to zasłużony dla sekcji polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji. Jest to odznaka oraz piękna legitymacja, prawie taka jak nasz dowód osobisty ze zdjęciem. No jest to przepustka na cały, po prostu można powiedzieć, świat, gdzie w sposób bezpieczny można po prostu jeździć. Bardzo proszę pana dyrektora o podejście i chciałbym wręczyć. Do Rakowic, który naszym gościom z Francji
z Ukrainy pokazujemy jako jedyny bezpieczny chodnik w powiecie tureckim. Dziękuję bardzo, raz jeszcze. Zabranie głosu poproszę pana prezesa Jana Barania. Dzień dobry, witam wszystkich. Serdecznie dziękuję panu dyrektorowi za zaproszenie mnie tutaj, a okazja jest ku temu dwojaka, ponieważ szkoła, nie będę wkraczał w temat, co to jest specyfika, bo wszyscy wiedzą, szkoła czynnie uczestniczy poprzez wcześniej osobę pana dyrektora, którego staram się zastąpić na stanowisku prezesa PCK. Bierze udział w czynnym życiu PCK, czyli pomaga w działalności na co dzień i startuje w różnego rodzaju organizowaniu przez PCK, trudno to nazwać zawodami. No niestety wszędzie są wygrani, przegrani i organizowane konkursy czy współzawodnictwo drużyn ratowniczych musi się kończyć tym, że ktoś zdobywa to pierwsze miejsce, ktoś nie. Powiem tak, mam obraz tej szkoły, mam obraz innych szkół i powiem, że ta szkoła wyróżnia się w szczególny sposób dla mnie. Ja chodziłem też do podobnej szkoły, kończyłem technikum leśne, gdzie była podobna dyscyplina, było, no jeszcze tam były mundury. I najmilej z perspektywy czasu wspomina się i szkołę, i nauczycieli, którzy są, szkołę, która wymaga, i nauczycieli, którzy wymagają. Najmniej wspomina się nauczycieli, którzy byli bezbarwni, którzy byli, no powiem tak, naszymi kumplami w szkole. Czyli nauczyciele, którzy wymagają i są zdecydowani wobec uczniów, są wspominani najmilej po jakimś czasie. Moja córka chodziła do tej szkoły i powiem, że ona pod koniec wakacji już nie chciała siedzieć w domu, bo mówiła, że ona chce do szkoły. Skończyła ją, nie wiem, co będzie mówiła dalej. Mam przyjemność zaprosić tutaj na środek, ja mam więcej niż pan wiceprezydent. Są to skromne pominki w postaci dyplomów, ale chciałbym wyróżnić uczniów, którzy brali udział właśnie w Powiatowych Mistrzostwach Pierwszej Pomocy Czerwonego Krzyża. I ja tak szybciutko powiem, kto przyjdzie do mnie. Szkoła zajęła trzecie miejsce. Dyplomy dostaną wszystkie osoby, które startowały. Monika Kucharczyk, Marcin Bają, Barbara Dereń, Monika Piątko, Małgorzata Mielniczek, Iwona Cidyło, ja przepraszam, jeśli przekręcę nazwisko, bo nie znam, Ernest Piwowarski, Anna Sprycha. Jeżeli te osoby są, to prosiłbym o podejście do mnie. I poprosiłbym o Mielniczek Magdę, już było, Teszek Annę, Langner Karolinę, a, no i panią Gojecką, którą już poprosiłem, opiekuna. W tej olimpiadzie ja poprosiłbym o nie uciekanie, chciałbym wam do niej uścisnąć. Szkoła zajęła drugie miejsce. Ja myślę, że w przyszłym roku, zresztą mam jak gdyby osobiste zawodnictwo wewnętrzne, bo moja żona prowadzi konkurencyjne, można powiedzieć, chociaż nie wiem, czy to można mówić o konkurencji, zajęła z poszku drużyna pierwsze miejsce. Myślę, że w przyszłym roku będziecie lepsi. Także pani opiekun nie zapomni wręczyć dyplom.
zawodowym osobom, których nie ma, a chciałbym wręcz osobiście pani Angelice Wojeckiej dyplom właśnie za opiekę. Nie dajemy dwóch dyplomów za obydwie konkurencje z tego względu, że za dużo by miała dyplomów i to by tak wyglądało. Ja mam taki drobny upominek od kilku upominków od BCK, ale myślę, że tak już dobrze. Są to drobne rzeczy. Ale myślę, że wymiar jest prawidłowy. Te słowa, które za chwilę powiem, nie będą oddawały tego, co się dzieje w tej szkole i pod opieką nauczycieli. To pani Chojecka będzie wiedziała, co z tym zrobić. Ja bym poprosił do siebie pana dyrektora, na którego ręce chciałbym złożyć dyplom, którym chciałbym wręczyć dyplom. W trochę większym wymiarze, ponieważ uważam, że tego nie powinno być, ale tak jak powiedziałem, nie ma życia bez konkurencji. Na co dzień spotykamy się na drodze z kierowcami, którzy są szybsi od nas, lepsi i tak dalej. Także tutaj też mimo wszystko była rywalizacja, ale już na szczeblu okręgu szkoła zajęła trzecie miejsce w turnieju honorowego krwiodawstwa pod tytułem Młoda Krew ratuje życie i jest to szczególny wymiar, bo biorąc pod uwagę Wrocław, Legnicę, Jelenią Górę, rzućmy okiem na to szerzej, prawda? Trzecie miejsce, no to jest to ostatnie miejsce, za które jest nagroda, ale w przełożeniu na te duże miasta, miejscowość Rakowice na mapie, to nie zawsze jest znajdowana, to jednak tutaj się znalazło, także panie dyrektorze, gratuluję serdecznie i po prostu tej krwi, żeby było jak najwięcej. Ja też jestem krwiodawcą, oddaję krew i wiem, że ta krew jest każdemu, kto ją potrzebuje, niezbędna. Także serdecznie gratuluję, dziękuję. Ja nie chcę przedłużać swojego wystąpienia, bo zawsze pan Zdzisław Mielecki był lepszy w czasie ode mnie, ale dzisiaj chyba go pokonam. Chciałbym Wam wszystkim życzyć, nauczycielom, wychowawcom, pracownikom szkoły, wypoczynku. Zazdroszczę Wam tych wakacji z jednej strony, z drugiej strony Wam nie zazdroszczę, bo wiem, że te wakacje nie przekładają się na dwa miesiące czasu wolnego. A dzieciom, uczniom, to już nie są dzieci, uczniom chciałbym życzyć wypoczynku bezpiecznego, tak jak tu moi poprzednicy mówili, żeby nie zdarzało się to, co niedawno stało się w Boże, prawda? Żeby wszyscy wrócili do tej szkoły, a zaręczam Wam, że będziecie po wakacjach chcieli wrócić. Dziękuję serdecznie, wszystkiego dobrego. Dziękuję panie prezesie. My jesteśmy bogaci naszą młodzieżą i to nas wyróżnia na Dolnym Śląsku trzecie miejsce. Dziękuję raz jeszcze. O zabranie głosu poproszę pana Kolmana, przewodniczącego Rady Rodziców. Odczytam, co moje. Panowie dyrektorzy, szanowni nauczyciele, goście, drodzy rodzice. Ciężko tych rodziców, zawsze ich widzę mało. I drodzy uczniowie, wszyscy czekamy już na wakacje. Uczniowie, właśnie kończycie kolejny rok waszej nauki w tej szkole, rok pełen wiedzy, a także zabawy. Dlatego też w imieniu swoim, jak też i wszystkich członków Rady Rodziców, chciałbym podziękować za ten rok tym, którzy przyczynili się do tego, że dziś spotykamy się na takiej uroczystości, myśląc spokojnie o wakacjach. Szczególne podziękowanie kieruję do wychowawców klas, którzy z wytrwałością pomagają swoim podopiecznym i życzę Państwu wielu sukcesów zawodowych i pociechy z wychowanków. Uczniom życzę spełnienia wszystkich marzeń, wytrwałości i realizacji, odwagi w podejmowaniu nowych wyzwań, a przede wszystkim udanych wakacji, aby cali i zdrowi powrócili we wrześniu tutaj do Rakowic i mogli kontynuować swoją naukę. Na zakończenie chciałbym poprosić pana dyrektora o przyjęcie tych skromnych kwiatów w podziękowaniu za włożony trud wychowania naszych uczniów.
Przewodniczący. Pozwolicie Państwo, że ja te kwiatki przekażę w najbardziej godne ręce. Ja poproszę Panią Teresę Rydzewską do siebie. Są wśród nas uczniowie, którzy mają szczególne osiągnięcia w nauce i uzyskali świadectwa z wyróżnieniem. O ich wręczenie prosimy pana dyrektora Jana Szczurskiego. Proszę o wystąpienie wychowawcę klasy pierwszej ELO pana Dymitrowca i o wręczenie świadectwa z czerwonoklaskiego. Mam przyjemność wręczyć świadectwo z wyróżnieniem i nagrodę książkową dla uczennicy Joanny Kowalskiej za bardzo dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie, aktywne wspieranie działań klasy i szkoły, udział w działaniach związanych z promocją szkoły oraz godne jej reprezentowanie w środowisku. Proszę o wystąpienie wychowawcę klasy drugiej ELO, panią Rydzewską i o wręczenie świadectwa z czerwonym paskiem. Świadectwo z wyróżnieniem otrzymuje Anna Teży. Dodatkowo otrzymuje też nagrodę za bardzo dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie, 100% frekwencję oraz za pracę na rzecz klasy i szkoły. Proszę o wystąpienie wychowawcę klasy drugiej ZSW pana Żwedzika. Mam przyjemność wręczyć Agacie Janus świadectwo z wyróżnieniem oraz nagrodę książkową za wzorową postawę uczennicy, bardzo dobrą frekwencję oraz bardzo dobre wyniki w nauce. Gratuluję. A teraz nastąpi moment wręczenia nagród za osiągnięcia w nauce. Proszę o wystąpienie wychowawcę klasy pierwszej LO i o wręczenie nagród przez pana Donalda Kuleja. Wyróżnienie dla Adeli Bas
za bardzo dobre zachowanie, aktywne wspieranie działań klasy i szkoły oraz godne reprezentowanie jej w środowisku. Zapraszam. Zapraszam Karolinę Pastusiak za bardzo dobre wyniki w nauce, aktywne wspieranie działań klasy i szkoły, udział w działaniach związanych z promocją szkoły oraz jej godne reprezentowanie w środowisku. Zapraszam Tomasza Woźniczkę za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie, aktywne wspieranie działań klasy i szkoły, udział w działaniach związanych z promocją szkoły i wytężoną pracę w rozwój sportu szkolnego oraz godne jej reprezentowanie w środowisku. I ostatnie wyróżnienie książkowe, przepraszam. Zapraszam Ilonę Jasińską za bardzo dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie, aktywne wspieranie działań klasy i szkoły, udział w działaniach związanych z promocją szkoły oraz jej godne reprezentowanie w środowisku. Jeszcze wyróżnienia. Poproszę już teraz wszystkich wyczytanych. Jest to wyróżnienie za wzorowe zachowanie, aktywne wspieranie działań klasy i szkoły, udział w działaniach związanych z promocją szkoły oraz jej godne reprezentowanie. Zapraszam Paulę Sprychę, Łukasza Majczaka, Dorotę Bezak, Natalię Zimną, Ewelinę Klimek, Sylwię Włoszczak, Angelikę Karpowicz, Adriana Kocaja, szczególne podziękowania dla Państwa Joanny i Krzysztofa Kocaj za całoroczną współpracę i poświęcenie i wkład włożony w życie klasy i szkoły w roku szkolnym 2005-2006. Jeśli nie ma rodziców, zapraszam Adriana, pobierze i przekaże rodzicom. I również szczególne podziękowanie dla Państwa Małgorzaty i Kazimierza Zimnych za całoroczną współpracę, poświęcenie i wkład włożony w życie klasy i szkoły w roku szkolnym 2005-2006.
jeszcze dla swoich uczniów przygotowałam takie dyplomy uznania za wzorowe zachowanie oraz za pracę w samorządzie szkolnym i klasowym. I proszę o wystąpienie Wioletę Ostrowską, Justynę Bielecką oraz Annę Sprychę. Proszę o wystąpienie wychowawcę klasy drugiej LPR i o wręczenie nagród pana Leonarda Burlego. A więc nagroda książkowa dla Alicji Kaczorowskiej za wzorową postawę ucznia, bardzo dobre zachowanie, a przede wszystkim 100% frekwencję pracy na rzecz klasy i szkoły. Gratuluję. Jeszcze jedna nagroda książkowa dla Moniki Piątko za dobre wyniki w nauce, wzorową postawę ucznia, prawie 100% frekwencję. Proszę o wystąpienie wychowawcę klasy pierwszej TMS i o wręczenie nagród prosimy pana Zdzisława Mireckiego. Proszę o wystąpienie wychowawcę klasy pierwszej, tak i o wręczenie nagród pana Zdzisława Mireckiego. Daria Oleksiak. Bardzo dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie i stosunek do obowiązków szkolnych, a także praca społeczna w samorządzie. Proszę o wystąpienie.
wystąpienie wychowawcom klasy drugiej, tak? I o wręczenie nagród pana Zdzisława Mieleckiego.
proszę o wystąpienie wychowawcy klasy 3 ZSW i o wręczenie nagród pana Mirosława Gomana. Uczennicy klasy 3 ZSW Ewie Kloc podziękowali za pracę społeczną całą rodzicielską oraz dobre wyniki nauce i bardzo dobre zachowanie. Uczennicy Marii Helenie Łatkos klasy 3 ZSW podziękowali za bardzo dobre zachowanie oraz dobre wyniki nauce. ZSS i obręczenia nagród pana Mirosława Gomana. Może, żeby było skromniej, poproszę od razu trzech uczniów: Jarosław Maślejak, Łukasz Pałaśniuk i Krzysztof Kolczyk. Przyszłość to trudne. Może zaczekają. Przyszłość to trudne. Nie zejdzie ona z nieba przez żaden cud, lecz zdobyć ją trzeba. Myślę, że przekażecie to motto wszystkim z klasy. Jarosław Maślejak za zdrowe zachowanie, bardzo dobrą frekwencję i za dobre wyniki w nauce. Nagroda Krzysztofa. Krzysztof Walczak za bardzo dobre zachowanie, dobrą frekwencję oraz pracę na rzecz szkoły i klasy. Łukasz Pałasiuk za wzorowe zachowanie, bardzo dobrą frekwencję i za dobre wyniki w nauce oraz pracę na rzecz szkoły i klasy. Izabeli Słupskiej za wzorową postawę ucznia, bardzo dobrą frekwencję oraz dobre i bardzo dobre wyniki nauce. Marioli Szymonski za wzorową postawę ucznia, bardzo dobrą frekwencję oraz bardzo dobre i dobre wyniki nauce. Justyna Kutyla za wzorową postawę ucznia, bardzo dobrą frekwencję oraz dobre i bardzo dobre wyniki nauce. Gratuluję. Pana
Nasi uczniowie mają wiele osiągnięć sportowych. O wręczenie nagród proszę pana Adama Dymitroce oraz pana dyrektora Marka Łukasiewicza. Proszę o wystąpienie uczniów klasy pierwszej, żeby nie było zamieszania, to część ustawi się po prawej, część po mojej lewej stronie, żeby to było widoczne. Poproszę Sprychę Pawle, Woszczak Sylwię, Pastusiak Karolinę, Zimną Natalię, Kowalską Joannę, Eliaszewicz Aleksandrę, Bezak Dorotę, Kucharczuk Monikę, Łukasza Majczaka, Tomasza Woźniczkę, Adriana Kocaja, Łukasza Wojtowicza, Maksymiliana Ciborka i Wojciecha Margowskiego. Jeszcze dodam, że aż 44 uczniów i uczennic reprezentowało naszą szkołę godnie, wielokrotnie. Są też uczniowie, którzy jednorazowo reprezentowali szkołę. No, nie mógłbym dla wszystkich wręczyć, bo chyba połowa młodzieży dostałaby te dyplomy. Byłby to techniczny problem na pewno, ale serdeczne podziękowania dla wszystkich. Dziękuję klasie pierwszej LO. Zapraszam klasę drugą LO. Sprycha Anna, Moraczewska Aleksandra, Bielecka Justyna, Szulakowska Beata, Ładocha Agata, Drabowicz Izabela, Bielecki Rafał, Pieńkos Adrian, Pająk Marcin, Turczynowicz Ireneusz, Kisło Rafał, Rudzik Bartosz. Klasie drugiej LO. I zapraszam uczniów klasy pierwszej TMS-u Żmitkowskiego Łukasza, Krusinowskiego Damiana, uczniów klasy drugiej TAK-u Pisarczyka Piotra Pomora Łukasza, ucznia klasy drugiej LPR Laskowskiego Andrzeja i uczniów klasy pierwszej ZSW Makowską Natalię, Darul Edytę, Michalską Marię i Woźniczkę Piotra. Ostatnia grupa. Zapraszam ośrodek uczniów klasy pierwszej TAK-u i pierwszej to jest Derek Barbarę, Jankowską Ewę, Serafin Angelikę. Uczniów klasy trzeciej TMS-u Janiec Rafał, Szkadun Wojciech, Łącz Damian. Ucznia klasy drugiej TMS-u Romanów Michał.
i uczniów klasy drugiej ZSS Niedzielskiego Andrzeja, i Kaczorowskiego Macieja i Niedzielskiego Andrzeja. Dziękujemy jeszcze raz serdecznie podziękowania. Wiecie o tym, że spot szczególnie dla mnie był bardzo ważny, jest ważny i będzie ważny, bo on kształtuje człowieka, bardzo pomaga w życiu i myślę, że również bardzo pomaga tym osobom, które w tej chwili wyczytam za szczególne osiągnięcia sportowe w roku szkolnym 2005-2006. Poproszę o wystąpienie pana Adriana Kocaja za zajęcie 9. miejsca w szkolnym konkursie na najlepszego lekkoatletę. Śmitkowski Łukasz, również za zajęcie 9. miejsca. Natalia Zimna, zajęcie 8. miejsca. Marcin Pająk, 7. miejsce. Anna Spryta, 6. miejsce. Edyta Daru, 5. miejsce. 4. Adrian Pinkos. 3. Makowska Natalia. 2. Łukasz Majkrzak. I 1. Bożena Kumuś. Chciałbym dodać, że nasi lekkoatleci aż 95 razy stawali na podium, czyli pierwsze, drugie, trzecie miejsca na zawodach powiatowych, strefowych, dolnośląskich i ogólnopolskich. Mamy też zawodnika, który awansował do mistrzostw Polski. No dzisiaj go niestety nie ma, Marcina Pająka, i w lipcu będzie reprezentował naszą szkołę na mistrzostwach Polski, dokładnie w rzucie oszczepem. Gratuluję jeszcze raz i dziękuję dla wszystkich. Był bardzo udany dla naszych zawodników. Na Mistrzostwach Dolnego Śląska LZS organizowanych we Wrocławiu dnia 18 maja reprezentanci szkoły zdobyli 2 złote medale: Bożena Kumoś w biegu na 800 metrów oraz Sprycha Anna w rzucie oszczepem, 2 srebrne medale: Michał Romanów w biegu na 100 metrów oraz Marcin Pająk w rzucie oszczepem, 3 brązowe medale: Adrian Kocaj w biegu na 1500 metrów, Mike Szapukasz w rzucie oszczepem oraz Rafał Bielecki w skoku wzwyż. Na międzywojewódzkim mitingu 3 czerwca we Wrocławiu Anna Sprycha wywalczyła srebrny medal w rzucie oszczepem. Indywidualne mistrzostwa szkół ponadgimnazjalnych 6 czerwca we Wrocławiu zakończyły się sukcesem naszych oszczepników. Marcin Pająk zdobył srebrny medal, Anna Sprycha zdobyła brązowy medal,
Tomasz Suski zajął 5. miejsce. W czasie mitingu lekka atletycznego 10 czerwca we Wrocławiu Marcin Pająk zajął 3. miejsce w rzucie oszczepem, uzyskując awans do Mistrzostw Polski Juniorów. Prosimy o zabranie głosu panią Angelikę Chojecką oraz o wręczenie nagród pana Marka Łukasika. Jako opiekun samorządu szkolnego strasznie bardzo chciałabym podziękować samorządowi szkolnemu za pracę, za organizowanie imprez szkolnych, za urozmaicenie życia szkolnego poprzez różne akcje, za obecność podczas oficjalnych spotkań pedagogicznych i za tyle chęci działania. Wasza kadencja już niedługo się kończy. Przywitacie po wakacjach nowych pierwszoklasistów, a potem oddacie swoje miejsce w tej szkole nowemu samorządowi. Jednakże myślę, że jesteście godni naśladowania i nadal będziecie nam pomagać. Chciałabym podziękować tym z was, którzy w samorządzie byli, lecz z różnych powodów odeszli. Tym, którzy niedawno do nas dołączyli i tym, którzy nie będą w zarządzie bardzo nam pomagali. Dlatego proszę o wystąpienie Tomasza Oleksiaka, Pawła Pawłowskiego, Adriana Pieńkowca, Klaudię Przemczyk, Izabelę Machowską i Justynę Bielecką.
jeszcze szczególne podziękowania dla Bogdana Dziękowickiego za zorganizowanie przedświątecznej parady Mikołajów. Czy jest Bogdan? Dla Andrzeja Laskowskiego zagranie głównej roli świętego Mikołaja podczas zabawy karnawałowej dla dzieci z Rakowic. Dla Marcina Pająka za udział w zawodach z zakresu udzielania pierwszej pomocy, także Bolesławcu. Dla Barbary Derek, to samo, Anny Sprechę i Moniki Kucharczyk. Za zorganizowanie akcji zbierania pieniążków dla Januszka. I dla Katarzyny Jamus i Patrycji Kuch za przygotowanie osób świątecznych i podarowanie ich na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża. Teraz czas na wyniki klasyfikacji końcowo-rocznej w roku szkolnym 2005-2006. Stan klas na 1 października 2005 515 osób. Stan klas na koniec drugiego semestru 499 osób. Średnia sprawność szkoły 99%. W tym semestrze liczba klasyfikowanych uczniów wyniosła 432 osoby. Niektórzy uczniowie uzyskali średnią 4,5 i wyżej. Jest wśród nas takich uczniów 14, co stanowi 3% wszystkich uczniów. Policzyliśmy też średnią ocen poszczególnych klas, która w całej szkole wynosi 3,06%. Najwyższą średnią ocen odnotowano w klasach. Trzecia ZSW 4,7. Druga. Druga ZSW 3,45. Trzecia LTN 3,4. Trzecia LO 3,31. Pierwsza ZSW 3,28. Druga LP 3,2%. Druga LO 3,18. Pierwsza LO 3,17. Druga LAK 3,0. Obliczyliśmy też aktywność uczniów pod względem aktywnego chodzenia do szkoły. Najwyższy wynik zdobyła klasa pierwsza TM, która uzyskała wynik 90%. Na drugim miejscu jest pierwsza TN, również wynik 90%. Trzecie miejsce klasa, druga TAK, 89%. W klasach, które uzyskały niższe wyniki, są bowiem uczniowie, którzy rzadko chodzą do szkoły, ale na podstawie WSO nie można ich było skreślić z listy, ponieważ nie wyrazili na to zgody ich rodzice. O naszej szkole dobrze świadczą oceny uczniów z zachowania. Odnotowano 115 ocen wzorowych, 94 bardzo dobre i 121 ocen dobrych. Oceny wzorowe, bardzo dobre i dobre stanowią 63% ogółu ocen z zachowania, co świadczy o dużej liczbie uczniów, którzy realizują podstawowe obowiązki i angażują się w życie szkoły. Podsumowując,
uzyskaliśmy 124 oceny celujące, 956 bardzo dobrych i 1217 dobrych. Oceny celujące i bardzo dobre stanowią 15% ogółu ocen. Dzisiaj, w tym uroczystym dniu, żegnamy Was, koleżanki i koledzy z klas drugich i trzecich zasadniczych szkół zawodowych. Zakończyliście kolejny etap swojej edukacji, w którym nauczyliście się wielu zawodów oraz wzbogaciliście swoją osobowość oraz ważne i przydatne wartości życiowe. Opuszczacie mury naszej szkoły, w których nie tylko zgłębiacie wiedzę, ale także spotykacie swoich wychowawców, nauczycieli, nawiązaliście koleżeńskie i przyjacielskie więzi ze swoimi koleżankami i kolegami. Mamy nadzieję, że jesteście przygotowani do dorosłego życia i nowych wyborów zawodowych. A teraz nastąpi pożegnanie klas drugich i trzecich zasadniczych zawodowych na sztandarach. Przedstawiciele klas kończących do pożegnania ze sztandarem szkoły. Wystąp! Szkoła Warszawa. Do pożegnania. Do szyku stołu. Do roty. Thank you.
teraz chcielibyśmy podzielić się naszymi przemyśleniami na temat szkoły i naszych problemów. Być starszym to marzenie dzieci, a przecież czas za krzywko leci. Mija godzina za godziną, im się spostrzegłeś, rok upłynął. I znów wakacje są przed nami. Uczciwie przyznaj się, kolego, czy pracowałeś tak jak trzeba? No i czy w głowie coś zostało? Czy wiadomości nie za mało? Mądrzejsza Janka, mądrzejszy z dziś, pozgłębiał wiedzę aż do dziś. Pracował pilnie, roczek cały i odniósł sukces nie tak mały. Teraz do góry podnieś głowę, słonko się śmieje do nas leśnie. Czas odpoczynku jest przed nami i czas na nowe jest przyjaźń. Szkoła to miejsce, gdzie rodzą się nie tylko wielkie pomysły. Czasem wbrew intencjom uczniów powstają bardzo dziwne i zabawne myśli. Posłuchajcie. Gerwazy rozciął niedźwiedziowi tylną część ciała i wyjął kulę z mózgu. Robak, ratując Tadeusza, strzelił do niedźwiedzia, który nie wiedział, że jest jego ojcem. Soblica całymi dniami pił po nocy. Pan Tadeusz zobaczył Zosię na płocie i poznał, że jest dziewicą. W panu Tadeuszu Jankiel grał na perkusji. Jacek Soblica zabił stolnika z miłości. Tadeusz spostrzegł zmarszczkę na twarzy Telimeny, która ciągnęła się od ucha do ucha. Jestem obcy i nic, co obce, nie jest mi obce. Energia słoneczna, że tak powiem, pochodzi od słońca. A teraz podyktuję wam miasta w kolejności alfabetycznej. Rakowice Wielkie, Lubek Śląski, Bolesławiec. Kiedy urodził się Jezus? 6 lat przed Chrystusem. A teraz krótka rymowanka na temat nauczyciela fizyki. Lekcja. Horror się zaczyna. Dla niego flaszka, dla niego kpina. Wchodzi uczeń na katedrę. On zwiedzy cię obedrę. Ty mi jeszcze będziesz szczekał, na naukę mi narzekał? Teraz śpiewa jak słowiczek, albo pała wprost w dzienniczek. Jeśli to nie poskutkuje, to ci nigdy nie daruję. Przejść nie przejdziesz, będziesz siedział. Za to, żeś tak mało wiedział. Wszyscy uczniowie, którzy byli na wycieczce we Francji, proszeni są o zgromadzenie przed szkołą o 12:30 w celu zrobienia pamiątkowego zdjęcia i wysłania go do PO. W imieniu samorządu szkolnego życzymy dyrekcji szkoły, pedagogom, pracownikom szkoły oraz wam, koleżanki i koledzy, udanych i bezpiecznych wakacji i szczęśliwego powrotu we wrześniu do szkoły. Prosimy o zabranie głosu pana dyrektora Marka Łukasika. Obiecuję, że będzie krótko. Ja sobie przypominam taki humor z mojego sprawdzianu. Otóż z budowy kwiatu jest tak zwany pręcik i słupek. I jeden z uczniów odpowiedział, że pręcik i słupek są to przyrządy rozrodcze. Oczywiście zaliczyłem tą odpowiedź. Słuchajcie, zapewne wielu z was zadaje sobie dzisiaj pytanie, czy warto. Czy warto było się uczyć, czy nie uczyć? Czy warto było chodzić do szkoły, tak jak kilka tutaj wymienionych osób, jak Alicja czy Gosia, czy nie warto było chodzić do szkoły? Czy warto było aktywnie uczestniczyć w życiu szkoły poprzez sport, czy poprzez turystykę, czy poprzez kulturę? Czy raczej warto było przyjąć postawę bardzo biernego obserwatora? Odpowiedzi zapewne będą różne. Ale myślę, że one nie powinny być różne. Absolutnie nie powinny być różne, bo ja sobie zadaję troszeczkę inne pytanie. Czy można funkcjonować we współczesnym świecie bez wiedzy? I na to pytanie warto byście sobie teraz odpowiedzieli.
Czy brak wartości i umiejętności jest charakterystyczny dla człowieka, któremu przyjdzie żyć w XXI wieku? Czy wreszcie ilu z was ma dzisiaj satysfakcję z dobrze wypełnionego obowiązku wobec siebie, wobec rodziców, wobec szkoły czy wobec środowiska? Czy wreszcie ja osiągnąłem w tym roku maksymalnie tego, co mogłem osiągnąć? I te pytania warto byście sobie zadali i przez te wakacje ewentualnie je sobie przeanalizowali. Bo tu się pojawia bardzo wielki znak zapytania. W jakim kierunku zmierzasz, młody człowieku? Jakie masz cele i jakimi drogami będziesz chciał iść? Dlatego życzę wam, byście w przyszłości czerpali radość z wiedzy, byście wreszcie przekroczyli ten punkt, po przekroczeniu którego rzeczywiście nauka staje się przyjemnością. Bo coś takiego jest w życiu człowieka, że jeżeli nie uczymy się, to nam sprawia ogromną trudność. Ale jak zaczniemy się uczyć, okaże się, że w pewnym momencie następna książka, następny artykuł, następna porcja wiedzy już będzie sprawiała ogromną przyjemność. Ja miałem okazję przez kilka lat pracować w komisji alkoholowej. Przerabiałem kilkudziesięciu, może kilkuset alkoholików, którzy zaczęli trzeźwieć. Po spotkaniach później z nimi okazywało się, że oni zaczęli czerpać radość z tego, że kwiatek kwitnie, że trawa jest zielona, że drzewo wreszcie ma piękne kolory, bo przez 20 czy przez 30 lat oni tego nie widzieli. Dlatego cieszcie się mądrze życiem i tego chciałbym wam życzyć, bo jest to dar wielki i dar niepowtarzalny. Waszą przyszłość wyznaczają obecne lata, właśnie obecne lata szkolne, a chciałbym, żeby wasza przyszłość była piękna i była wspaniała. Tutaj z panem wicestarostą przed chwileczką żeśmy zamienili dwa słowa na temat programu, który był w poniedziałek w telewizji, gdzie jeden z profesorów chyba Uniwersytetu Toruńskiego apelował do młodych ludzi, bo dyskusja dotyczyła szkoły. Skończcie wreszcie z nieuctwem. Ja może te słowa w tej chwili mówię bardzo mocne, bo te fakty, które tutaj miały miejsce, świadczą o tym, że w tej szkole jest potężna grupa ludzi, która rzeczywiście osiąga piękne wyniki w nauce. Ale też rzeczywistość ma drugą stronę, że jest grupa ludzi, która to życie traktuje troszeczkę luźno. Tutaj dyrektor mówił o obowiązku wobec ojczyzny, o patriotyzmie. To jest właśnie ten patriotyzm. Odważcie się być mądrymi w swoim życiu. I o to do was apeluję. Pozwólcie, że serdecznie podziękuję za przygotowanie dzisiejszego apelu klasie trzeciej TM i panu Janowi Starczewskiemu. Dziękuję bardzo. Oraz pani Teresie Rydzewskiej, uczennicą z klasy drugiej EBO za wsparcie, pani Justynie. Jak również wychowawcę klasy drugiej LR, pani Annie Czepiel. I również widzę, że są uczennicy, pani Misa jest tej klasy. Dziękujemy serdecznie. Sorry, pani. Dziękujemy orkiestrze szkolnej, dziękujemy panu Dziugłowi za ceremonię i panu Łączowi za nagłośnienie i panu Urbańskiemu za to, byście mogli zobaczyć ten apel na kasecie. Szanowni państwo, tak się składa, że czas pożegnań nadchodzi. Myśmy dzisiaj żegnali uczniów klas kończących, ale również myślę, że brawami pożegnacie dzisiaj nauczycieli, którzy odchodzą na emeryturę, bo ich od września już nie będziecie widzieć, przynajmniej na lekcje. Dlatego podziękujmy panu Stanisławowi Kwietniowi za wieloletnią opiekę. Podziękujmy panu Tadeuszowi Wrzesińskiemu za wieloletnią pracę. I panu Zdzisławowi Zysowi.
Ja pragnę wam przypomnieć, że poprawki dla osób, które złożyły podania, odbędą się w ostatnim tygodniu sierpnia zgodnie z przepisami. Ja jestem w tej chwili w trakcie układania egzaminów poprawkowych, bo muszę to dostosować do ilości poprawek. Proszę około 20 sierpnia sprawdzić na tablicy ogłoszeń, którego dnia, o której godzinie macie egzaminy poprawkowe. Natomiast ci, którzy w tym tygodniu nie wywiązali się ze swoich obowiązków wobec szkoły, będą taką możliwość mieć od poniedziałku. Wychowawcy was poinformują o tych zasadach. Proszę Państwa, tutaj pan Starczewski mnie prosił, żebym zwrócił uwagę na tą tablicę, gdzie jest napisane zadanie domowe. Otóż pan Starczewski nie da nam wolnego. Na wakacje macie zadanie domowe, które brzmi: wypoczywać aktywnie i wesoło, w miłej atmosferze, ale bezpiecznie, abyście mogli się wszyscy spotkać na rozpoczęcie roku szkolnego 2006-2007. W związku z powyższym, rok szkolny 2005-2006 uważam za zakończony. I dzwonek, proszę Państwa, ostatni dzwonek w czerwcu, a wszystkich zapraszam.